A tu niespodzianka. A tu niespodzianka. No, pokaż malutka, co tam masz. Pokaż, pokaż. Nie obój się. Jezuś Maria. Matko Bośko. No idź, idź siedź. Grzej malutka go. Stworka, grzej. Tutaj mi samiczka. Finekę razy. Siegfried Wojwód. Z tamtego roku. Bardzo dobra lotniczka. Na moje wymagania, że tak powiem. Na moją hodowlę. Amatorską nowicjusza. I tutaj mamy też młode. Ale ciemno. No, ostatnio mała potyczka z panem jak mu tam Dominikiem P. Panem Dominikiem P. Tak. Przypomina mi to, moi drodzy, ja to tak krótko tylko powiem. Przypomina mi to, jak kiedyś walczyli między sobą depesze z pankowcami. Strasznie ta nacja, czy te grupy subkultur bardzo się nienawidziły. Kiedyś bardzo się ta subkultura ze sobą żarła, że tak powiem. Depesze strasznie żarły się z pankowcami. I to mi przypomina dzisiejsze hodowla, dzisiejsze hodowle gołębi pocztowych. Różnych ludzi przypominają mi właściwie te potyczki tych nacji, właśnie pankowców z depeszami. To tak kiedyś wyglądało, że pisało się na murach DM, czyli Depesz Mode, albo Punks Not Dead, czyli punki wciąż żyją. I to po prostu jedni byli punkowcami, jedni byli depeszami i się między sobą napieprzali. Natomiast kiedy przyjechało do miasteczka, przyjechały karuzele, no to wtedy wszyscy, czy punkowcy, czy nie punkowcy, lecieli na te karuzele i po prostu już wtedy ta różnica subkultur się zacierała. To dzisiaj tak to wygląda w hodowli gołębi pocztowych, tak to zauważyłem. Że między sobą się ludzie tak zwalczają. Jest to tak chore, że naprawdę aż wymaga to, moim zdaniem wymaga to jakiegoś leczenia psychiatrycznego. Bo zamiast, ja już to kilka tysięcy razy powtarzałem, będę to często powtarzał, że zamiast hobby, które jest wspólne wszystkim nam hodowcom, nas łączyć razem i moglibyśmy się jeden od drugiego uczyć, to jeden drugiego zwalcza, jeden drugiego chce przekonać, że ma lepiej niż ten drugi i tak dalej, i tak dalej. Nie ma takich samych hodowli, moi drodzy, ja to już też kiedyś powtarzałem, według moich opinii nie ma takiej samej hodowli, choćby to było wszystko zrobione tak samo, choćby były wszystkie te same gołębie, co u Dominika P., czy u jakiegoś innego hodowcy, czy tam u jakiegoś Marka, no to jest wszystko, po prostu jest tak, że nie ma takich samych hodowli. Można stworzyć taki sam gołębnik, można zrobić na to, odwzorować to na idealnie, ale nigdy w życiu, nawet jakbyś miał, to nigdy, jakbyś miał od jakiegoś super hodowcy gołębie, to nigdy w życiu nie będzie ta hodowla identyczna, taka sama. I tak dalej. Każdy ma inaczej, każdy ma oryginalnie według siebie i tak to po prostu wygląda. Obecnie wybaczcie moje siąpanie nosem i tak dalej, ale jestem zakatarzony. Jest cały czas ponura pogoda, jest cały czas deszcz, jest cały czas zimno, wiatr, gołębie chorują. Cały czas jest uzdrawienie oczu, cały czas to jest tragedia. Naprawdę, gdyby to tak teraz przeselekcjonować i te gołębie chore, takie przychorowane, pozabijać, to zostałoby mi może z tych gołębi 10, bo po prostu większość to jest po prostu z deflaku. Mimo tego, że była wymieniona siłka, mimo tego, że to było powymieniane,
no, robi to po prostu pogoda i niech nikt mi nie mówi, nie wmawia, że nie dbam czy coś takiego, bo to po prostu nie o to chodzi. Chodzi tutaj o to, że ta odporność podczas gdy jest zimno spada zarówno u ludzi, tak samo i też u gołębi. Niektóre są ok, niektóre są tak odporne, że w ogóle na nich to nie działa i jest naprawdę super, a niektóre są po prostu podchorowane. Szczególnie te młode, te tegoroczne, te młode po prostu to są no po prostu 1/3 tych gołębi są po prostu chore. Ale to tam, to nie przeskoczymy tego, po prostu ja też ze względu na to, że nie mam czasu tak teraz z tymi gołębiami tutaj przebywać. Zresztą od początku nie miałem czasu na te gołębie, tak jakby to miało wyglądać, tak jak to robią inni. Po prostu, no, tak to po prostu wygląda, niestety nie da się nic z tym zrobić. Już do pojnika daję czosnek, walę tego czosnku ile wlezie. Miałem takie sugestie, ale to nic nie daje, naprawdę to nic nie daje. To tak samo jak jest jak z ludźmi, może się Kowalski urodzić w super ekstra domu i w tym domu są super warunki, wyjdzie na dwór, trochę go przewieje i już jest chory i to nic to się nie da. Tak samo jest po prostu z gołębiami i tak to wygląda, moi drodzy, że nic, nic tutaj, bo trzeba by było walić antybiotyk, a to nie o to chodzi, żeby cały czas po prostu w ciemno też, dawanie też antybiotyków w ciemno to też jest po prostu źle, no źle to rokuje. Nawet te gołębie starsze to wygląda, ale ogólnie nie jest tak źle. Jest tu trochę gołębi, które jeszcze wyglądają sensownie. Myślę, że jak tylko się wypogodzi, a nie wiadomo kiedy się to wypogodzi, to wszystko wróci po prostu do normy. Także tak jak mówię, tutaj jeszcze w tym temacie tych potyczek hodowlanych między hodowcami, to jest dla mnie normalnie masakra. Tak samo jest po prostu każdy chce na tym hobby zarabiać nie wiadomo jakie pieniądze. Są wyjadacze, którzy po prostu śmieją się z takich amatorów jak ja zawsze i będzie to zawsze tak wyglądało, bo to jest wiadome. Natomiast to, co mnie bardzo denerwuje, to denerwuje mnie to, że oni pokazują tylko i wyłącznie swoje sukcesy. Pokazują tylko i wyłącznie swoje sukcesy. Natomiast już nikt, jak ma jakieś problemy w hodowli, tego już nikt nie pokazuje. Ja jestem na tyle szczery, moi drodzy, i na tyle poważnie traktuję hodowlę gołębi pocztowych i staram się, żeby to wyglądało dobrze, że po prostu pokazuję wszystko tak, jak to jest, tak? Czyli nie tylko sukcesy, chociaż ich tak za bardzo dużo nie mam, ale pokazuję też po prostu to co dzieje się w hodowli również złego, czyli na przykład tutaj w tej kwestii chorób, tak? Tu mamy jakieś owada, zabijemy. Także tak to wygląda, moi drodzy, i niestety lepiej tu nie będzie. Tutaj też kwestia tego, że rozwijamy z partnerką temat tego slow foodu i tutaj to też zabiera dużo czasu, a mi nigdy w życiu nie przyszłoby mi nawet do głowy ani w ogóle, żeby po prostu siedzieć 24 godziny w gołębniku. Gołębie dostają to, co mają dostać i to powinno im wystarczyć, a to, że po prostu gdzieś tam przychorowały, no to trudno, tak to już po prostu jest. I tego już po prostu nie przeskoczymy, bo gołębie wszystkie zaszczepione i wszystko niby wszystko cacy, a niby tego, a jednak już po prostu są niektóre osobniki chore. Nie jest tego tak dużo, żebym tam, tak jak powiedziałem na wstępie, miał pozabijać połowę stada, ale niestety tak to wygląda, bo po prostu robi to moim zdaniem pogoda. Pogoda, gdy tylko zacznie się deszcz, zacznie się zimno, zaraz zaczynają się w hodowli gołębi, bynajmniej pocztowych, nie wiem jak to wygląda w innych hodowlach, ale zaczynają się problemy zdrowotne. I tak to wygląda. A tutaj temat tych potyczek, no to tak jak mówię, jest to dla mnie tak śmieszne,
że, znaczy to nie jest śmieszne, to jest po prostu, ja to rozumiem, że każdy z tych hodowców, z tych wyjadaczy i mistrzów Polski, byłych, niebyłych, czy obecnych, robi zawsze tak, że pokazuje same superlatywy swojej hodowli. Natomiast bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś pokazał, że ma też problemy. Ma też problemy w hodowli, bo tak jak powiedziałem, ja jestem na tyle szczery człowiek, że też to pokazuję. Pokazuję to głównie po to, żeby też młodzi hodowcy, którzy chcieliby skorzystać nie wiem, z tych jakichś moich po prostu doświadczeń, z moich porad, które publikuję na YouTube, na moich filmach, żeby też oni też po prostu spojrzeli na to realnie, że to nie jest nigdy tak kolorowo i cacy w tych hodowlach gołębi, że to zawsze tak wygląda na większości filmach. Każdy pokazuje właśnie te same superlatywy, a to nigdy nie jest tak cacy, jakby to się po prostu komuś wydawało. Także ja to mówię, ja jestem szczerym facetem, szczerym hodowcą i pokazuję, nie pokazuję tylko i wyłącznie swoich jakichś osiągnięć i sukcesów. Zresztą nigdy też tak do tego nie podchodziłem. Nigdy hodowla gołębi nie była dla mnie jakimś priorytetem życiowym, która po prostu, nie wiem, miałaby mi, przez którą miałbym nocami nie spać, czy po prostu na której też hodowli po prostu upierałoby się całe moje życie. Jest to dodatek, jest to pasja. Bardzo lubię, kiedy latem gołąbki sobie latają wokół domu. Ma to swój klimat. To jest to, co pamiętam z dzieciństwa, kiedy w co drugim domu na wsi, na Śląsku były gołębie pocztowe, czy też jakieś inne gołębie garłacze, czy jakieś buciany, ale co po prostu co drugi dom były te gołębie i to po prostu to pamiętam z dzieciństwa, właśnie to ten klimat, kiedy gołębie latały nad domem, po prostu nad gołębnikiem i to sprawiało, że po prostu mi się to bardzo podobało. Ja też, wzorując się na tym, zacząłem tutaj poszedłem w tą stronę, zacząłem hodować gołębie. Gołębie również też hodował mój dziadek, były też króliki i tak dalej. To już też często opowiadałem na filmach. I wtedy w tamtych czasach nie pamiętam, nigdy w życiu nie pamiętam, żeby po prostu było tak, że gdzieś między sobą hodowcy się zwalczali, czy były jakieś potyczki, czy też słowne, czy jak to wyglądało, tak jak to, no nie wyglądało to tak, jak wygląda to teraz. Gdzie się komuś rzuca kłody pod nogi, jak to się mówi kolokwialnie, i też po prostu krytykuje się, bo ty masz tak, a nie masz tak, jak każdy ma, i tak dalej, no jest to bzdura dla mnie taka, kompletna bzdura, no i po prostu to mnie tak po prostu denerwuje. Tutaj też często pod filmami na YouTube też często pojawiają się komentarze krytykanstwa i tak dalej. Natomiast fajnie powiedział w jednym filmiku, fajnie powiedział to Mariusz Pudzianowski, brat Dominika, z którym oczywiście cały czas też współpracujemy w kwestii hodowlanej. Mariusz Pudzianowski powiedział, że przeważnie krytykują ci, którzy nic w życiu nie osiągnęli, którzy po prostu no nic nie mają i nic nigdy w życiu nie będą mieć, to ci najbardziej krytykują. Może coś w tym jest. Nie wiem, w każdym bądź razie ci, co odnoszą sukcesy, ci siedzą cicho, bo nie zauważyłem, żeby z tych wyjadaczy, jak ja to mówię, z tych mistrzów, supermistrzów, ktoś po prostu gdzieś tam sam z własnej inicjatywy pierwszy zaczął krytykować moją hodowlę, moje gołębie, czy moje postępowania w hodowli. Przeważnie są to jacyś ludzie, którzy, tak jak często zdarza się to na kanale, gdzie po prostu oni często nie mają nawet na swoim kanale ani jednego filmu, subskrybują mój kanał, żeby widzieć, co ja dodaję, natomiast na swoim kanale nie mają ani jednego filmu, ani w ogóle nic. I to jest dla mnie zawsze takie ciekawe, że po prostu ci hodowcy najwięcej krytykują, a po prostu na swoim kanale nie mają nic do pokazania. To jest bardzo ciekawe. No, to są tak zwani po prostu, jak ja to mówię, pasożyty, które pasożytują na tym, żeby kogoś skłamsić, kogoś dojechać. Tacy ludzie też będą,
tak jak to jest w przypadku pasożytów zwierzęcych, tak samo są też pasożyty ludzkie, które po prostu też tak robią i trzeba się do tego po prostu, moi drodzy, przyzwyczaić. I to też mi się tak teraz właśnie nasunęło, mi się to teraz na myśl, że i przypomniało, że jak byłem młody, byłem punkowcem i po prostu między punkowcami a depeszami zawsze dochodziło do potyczek, ale jak przyjeżdżała karuzela, to wszyscy się jednoczyli, wszyscy na tej karuzeli się bawili i nikt nikomu nic nie ubliżał i tak dalej. Były takie momenty, pamiętam to z dzieciństwa i to było bardzo fajne, że wtedy, kiedy była jakaś sytuacja, która mogła razem tych ludzi połączyć, zjednoczyć, to wtedy już tych potyczek nie było. A tutaj w hodowli gołębi, pomimo tego, że dzisiaj tak to wygląda, pomimo tego, że łączą nas gołębie, to i tak są cały czas potyczki i cały czas są takie jakieś dogryzanie, jest krytykowanie, nawet też wręcz grożenie, bo z tym się też spotkałem. Miałem kilka gruźb nawet na początku, że zostaną mi spalone gołębniki, że to, że tamto i tak dalej, i tak dalej. I to sobie tam każdy może odebrać jak chce. Ja mówię tak, jak było, nic nie zmyślam. No natomiast tak jak mówię, jest to dla mnie w dalszym ciągu niezrozumiałe, ale to już tak będzie. Tego niestety nie zmienimy. No a jeżeli chodzi teraz o ten etap hodowlany, jest to, zaczyna się sezon spoczynkowy, wiadomo, pierzenie, gołębie pierzeją. Niektóre się fajnie pierzą, niektóre w ogóle się nie pierzą, nie wiem od czego to zależy. Karmy mają wszystkie takie same, a tutaj w gołębniku, gołębi młodych zaparowały mi się gołębie. Tutaj jest samiczka, która w 2021 roku, biorąc udział w lotach, zdobyła 3 konkursy w lotach gołębi młodych. Jest to samiczka 29-24, krzyżówka gołębi Finecke 5000 razy Zigfried Wojwód, zaparowana na gołębia Raimunda Hermesa, mojego Czecha. Tu on jest, tutaj jest ten gołąbek, to jest jej partner, jest to Czech Raimund Hermes, którego pozyskałem z hodowli. No to już tutaj ten temat też był omawiany, ale tutaj jest z tym zaparowana, z tym gołębiem. Tutaj natomiast w rogu tegoroczne gołębie też mi się tutaj naniosły. To jest bodajże samiczka, jeśli się nie mylę, zaraz to zobaczymy. Ja sobie zobaczę, ale to jest chyba samiczka. Jej numer tutaj, nie wiem, 1940, tak? No i ona tutaj sobie założyła sobie gniazdko. No, nie widać, bo jest ciemno. Także tak to wygląda. I tutaj ona jest zaparowana na niebieskiego gołębia samczyka, pupila, jednego z pupili Eweliny. Jest to gołąb 1931 bodajże, albo 29. Któryś z tych tutaj gołębi niebieskich. Ten albo ten. Nie wiem dokładnie. Chyba ten. Tak jak widzicie, podczerwienione oczy, przeziębione, zakatarzone. We wcześniejszym filmie mówiłem, że nie jest to ornitoza, bo ornitoza to jest choroba odzwierzęca występująca u ludzi. Natomiast jak kilka artykułów znalazłem, gdzie piszą, że występuje też ta choroba u gołębi, ale to sobie ktoś przypisał. Także nie będę tutaj też cwaniakował, nie będę się wymądrzał. Nie jestem lekarzem, ale w każdym razie nie podoba mi się ta nazwa i nie pasuje ona do gołębi. Jest to zwykły katar, który występuje po prostu podczas, gdy tylko zrobi się zimno. Dlaczego gołębie tej choroby nie mają w lato, kiedy jest ciepło, kiedy jest słońce, kiedy jest bardzo mało wiatru? Wtedy te gołębie nie mają tej choroby, natomiast jak tylko pojawi się zimno, pojawi się deszcz, zaraz gołębie zaczynają chorować na tą chorobę. I co drugi, co trzeci gołąb praktycznie ma załzawione oczy. No, ale tutaj już teraz wracając do tematu tych potyczek. Jest to dla mnie w dalszym ciągu śmieszne. Dlaczego
tak się między sobą ci hodowcy zwalczają, dlaczego taka jest, takie krytykanstwo i tak dalej. Każdy wymaga od ciebie jakichś wyników, ode mnie. Masa ludzi wymaga ode mnie jakichś wyników. Nie wiem, po co im to jest w ogóle do szczęścia potrzebne. Nigdy w życiu tego nie rozumiałem, dlaczego ktoś ode mnie wymaga jakichś wyników, wymaga ode mnie nie wiadomo czego, a sam od siebie nic nie da i nie pokaże, co on tam osiągnął. Natomiast wiecznie ktoś ode mnie wymaga jakichś wyników. Jeżeli chodzi o mnie, to jest to bzdura, bo ja tych wyników nie potrzebuję, nie potrzebuję pucharów, nie potrzebuję niczego. Nie jest mi to do szczęścia w ogóle potrzebne, bo biorąc pod uwagę sprzedaż gołębi, no to musimy wiedzieć, że dopóki nie jest to profesjonalna hodowla, nie jest to wagon postawiony 30-metrowy z jakimiś taśmami samojezdnymi, to niestety, ale gołębia powyżej 500 zł nie da się sprzedać. No i każdy oczywiście wymaga tych wyników, bo jak złudne to jest dla mnie i głupie, ponieważ wyniki też nie gwarantują, że jak kupisz gołębia z wynikami, czy młode po gołębiach, które miały wyniki, że też te młode będą osiągać jakiekolwiek sukcesy. To jest taka bzdura moim zdaniem. Kiedy ktoś tak właśnie myśli, to jest to po prostu jakaś utopijna, jest to jakaś utopijna wizja tego, tej hodowli gołębi pocztowych i tych wyników. Także ja tego nie rozumiem do tej pory, dlaczego ludzie tak napalają się na te gołębie tych mistrzów, bo jak wiemy już z doświadczeń, nieraz zdarzało się tak, że ktoś kupił gołębie od jakiegoś tam mistrza, a i tak one gówno pokazały i tak nic z tymi gołębiami nie wylatał, także po prostu jest to dla mnie bardzo śmieszne, ale ja nie stawiam już teraz nawet ani na sprzedaż tych gołębi, ani nic, bo wygląda to jak wygląda. Gołąbki będą u mnie zawsze, ale będzie to wyglądało tylko i wyłącznie w sposób amatorski, tak jak mówiłem na początku, kiedy w dzieciństwie lubiłem sobie siedzieć po prostu gdzieś na łące i widziałem na przykład jak u mojego obecnie kolegi z oddziału gołębie latały na kolega jak kolega, jest to facet, który ma 78 lat, czy tam 77. Natomiast gołębie tam były u niego od zawsze i to sprawiało, że ja siadałem sobie jako dzieciak na łące i obserwowałem, jak one fajnie krążą nad tym gospodarstwem. Nad jego gospodarstwem było to coś fantastycznego. To jakoś po prostu zrobiło na mnie takie wrażenie, że ja też bym chciał posiadać gołębie, no i wtedy też zacząłem hodować. Mój dziadek pomagał mi w hodowli, wprowadzając, co robię również teraz i ja, wprowadzając do hodowli ziołową suplementację. Tak to, moi drodzy, wyglądało. A teraz jeszcze tak na koniec powiem, że tak jak mówiłem, już jest okres spoczynkowy. Jest to okres spoczynkowy i gołębie no, odpoczywają, no, mało latają, bo cały czas leje deszcz. U nas naprawdę tutaj na Śląsku, nie wiem, czy w innych rejonach Polski jest inaczej, ale u nas cały czas, codziennie, nie byłoby dnia, kiedy nie padałby deszcz, kiedy nie byłoby silnego wiatru, kiedy nie byłoby po prostu takiej paskudnej pogody. Jest cały czas taka aura, po prostu normalnie, jak to się mówi, pogoda barowa. Tylko i wyłącznie do baru i po prostu zasiąść i chlać, bo po prostu tak to wygląda. Oczywiście ja nikomu tego nie polecam, nie zalecam. Ja też z własnym doświadczeniem wiem, że to nic dobrego z tego nie wychodzi, z picia alkoholu. Natomiast no, taka jest pogoda, jak to się mówi, pogoda barowa i tylko po prostu siedzieć w knajpie, nic nie robić, bo po prostu no, nie sprzyja to dobremu samopoczuciu nawet u ludzi. Tak to tu u mnie, moi drodzy, wygląda. Zawsze filmuję tutaj w gołębniku u gołębi młodych, ponieważ jest to fajne światło. Gołębnik pomalowany na biało, więc trochę odbija. Natomiast na dole o tej porze już gołębie w rozpłodzie praktycznie śpią. Światło tam gaśnie. Jest tam automat i tam po prostu już nic bym nie nagrał. Także tak to zawsze tutaj wygląda. No, obecnie 42 gołębie. 43 chyba. 3 gołębie zostały usunięte. Niestety były tak chore, że musiałem je usunąć. No ale po prostu jest tych gołębi za tyle, żeby
żeby móc dalej hodować, dalej próbować. Nie wiem, czy chodzi o wyniki, czy o co. W każdym razie gołębie, tak jak mówię, będą sobie latać. Będą hodowane na uciechę, jak to mówi mama mojej partnerki Eweliny. Po prostu na uciechę kilka par, żeby tylko mogło coś koło tego domu latać, żeby z daleka ktoś, kto będzie przejeżdżał, wiedział, że jest to gospodarstwo, w którym są również gołębie, że jest to tradycja, którą warto utrzymywać w dalszym ciągu i warto to pielęgnować, jeżeli chodzi oczywiście o tradycję. Także to tyle w tym dzisiejszym odcinku, moi drodzy, na wieczór. Mam teraz totalny zajob, jeżeli chodzi o robotę zawodową. Praktycznie cały miesiąc napięty grafik. 3-4 dni, 5 dni pod rząd. Pracuję nocki praktycznie cały czas. Także bardzo mało poświęcam teraz czasu gołębiom. Są praktycznie tylko karmione. Jakaś szczątkowa suplementacja, jeżeli zdążę, jeżeli nie. Tak jak mówiłem, już często powtarzam, rozwijamy temat slow foodu i tutaj ten temat jest cały czas na jak to się mówi, na priorytecie i ze względu na to, że jest to priorytet, więcej czasu poświęcamy właśnie temu tematowi. Nie kłóćcie się, moi drodzy, o gołębie, nie kłóćcie się o wyniki, jest to tak chore, jest to tak głupie, że aż śmieszne i po prostu, tak jak powiedziałem, przypomniało mi to to, że po prostu kiedyś też tak było, jeżeli chodzi o te potyczki, była nacja punkowców, była nacja depeszów i zawsze zwalczali się między sobą, pokazując, kto jest lepszy i tak dalej, a jak przyjechała karuzela, no to wtedy te potyczki zanikały i wszyscy fajnie się super bawili. Tak to kiedyś wyglądało. Dzisiaj, pomimo tego, że jest to wspólne hobby i cieszy nas to, to mimo tego i tak to jest zawsze tak, że jeden drugiemu chciałby dokopać i pokazać mu, że jest lepszy, a że ty jesteś gorszy i po prostu najlepiej jest kogoś wyśmiać. Jest to takie nieładne, jest to takie niekulturalne, jest to naprawdę brzydkie, bo nie wiem, czy to wśród hodowców rybek akwariowych też tak jest. Natomiast kiedyś jakiś starszy hodowca, jak jechałem na wystawę do Sosnowca pierwszy raz, to powiedział, że będziesz kiedyś żałował, że przystąpiłeś do Związku Gołębi Pocztowych i zacząłeś hodować gołębie, bo będziesz się po prostu denerwował. I miał w tym po prostu rację. Tak to po prostu wygląda, że w związku z tymi potyczkami, w związku z tą krytykanstwem i tak dalej, to po prostu no czasami się odechciewa, ale ja się już do tego przyzwyczaiłem i nie sądzę, żeby to miało mnie odwieść od tego, żeby zaprzestać hodować gołębie pocztowe. Tyle, moi drodzy, pozdrawiam was bardzo serdecznie, miłego wieczoru, miłego dnia i owocnej pracy hodowlanej życzę. Nie krytykujcie się nawzajem, niech każdy patrzy swojej hodowli, niech każdy patrzy swoich wyników, niech każdy patrzy swoich gołębi, niech robi to, co uważa za stosowne. Nie należy się zwalczać, tylko po prostu, jeżeli ktoś, już to mówiłem, a przypomnę na koniec, że jeżeli ktoś pokazuje swoją hodowlę, niech też pokaże ją również z tej strony, gdzie jest nieciekawie, bo można cały czas pokazywać sukcesy, a trzeba też pokazać, jak to wygląda od kuchni, tak? Bo łatwo jest pokazać listy konkursowe, jak gołębie siadały, natomiast jeżeli dzieje się coś złego, to tego już nikt nie pokazuje. No i ja właśnie jestem takim człowiekiem, że pokazuję nawet to, że jest w hodowli nieciekawie, czyli jeżeli pojawiają się choroby i jakieś niepowodzenia, to też to pokazuję. Pozdrawiam, miłego wieczoru, jeszcze raz dobry lot
pozdrowienie gołębiarskie. Niech każdy hoduje jak umie.